Losy Marianny Orańskiej, królewny niderlandzkiej i żony Albrechta Pruskiego, najmłodszego syna króla Prus Fryderyka Wilhelma III, rozpalają wyobraźnię miłośników historii. Jedni widzą w niej emancypantkę, wykształconą i inteligentną arystokratkę. Drudzy skandalistkę i rozwódkę, a jeszcze inni tragicznie i romantycznie zakochaną kobietę. My w naszej opowieści dostrzeżemy w Mariannie Orańskiej dobrą gospodynię i zarządczynię wielkiego śląskiego majątku. Przez rodzinne zakupy jej ród był właścicielem dóbr pocysterskich, m.in. w Kamieńcu Ząbkowickim. 8 kwietnia 1838 roku Marianna nabyła za cenę 135 tysięcy talarów dobra zwane Kluczem Strońskim we wschodniej części ziemi kłodzkiej i majątek rycerski Strachocin. Całość obejmowała blisko 9 tysięcy hektarów lasów i gruntów. Zasoby leśne były podzielone na 9 rewirów pilnowanych przez 4 strażników leśnych. W skład tych dóbr wchodziła niewielka miejscowość Zeitenberg, czyli dzisiejsze Stronie Śląskie. Według źródeł już w 1787 roku znajdował się tu niewielki dwór, opisywany jako pański dom mieszkalny. Nowa właścicielka nabyła majątek przez swojego agenta dworskiego Saula, od spadkobierców rodziny von Mutius. Dom nie spełniał oczekiwań Marianny i jeszcze w roku jego nabycia zleciła wybudowanie niewielkiego dworu wraz z folwarkiem i domem myśliwskim. Całość zabudowań otoczona była parkiem. Z dawnego założenia dworskiego pozostała barokowa katolicka kaplica świętego Onufrego, którą na początku lat 40. XIX wieku właścicielka poleciła odnowić. W późniejszym okresie założenie parkowo-pałacowe zostało uzupełnione w latach 70. XIX wieku o budynek pstrągarni, a w 1915 o neogotycki kościół ewangelicki. Projekt nowego pałacu dla Marianny Orańskiej powstał w kręgach architektów berlińskich. Na pewno inspirowany był romantyczną wizją samego Karla Friedricha Schinkla. Ten wybitny twórca, który stworzył założenia reprezentacyjnego pałacu rodowego w Kamieńcu Ząbkowickim, mógł także nadzorować pracę w Stroniu. Niewielki budynek miał być letnią rezydencją i miejscem wypadowym do romantycznych wycieczek i spacerów przepiękne krajobrazowo Góry Złote, Bialskie lub Masyw Śnieżnika i Doliny Rzeki Białej Lądeckiej bądź Siennej Wody. Taką wycieczkę 20 lipca 1840 roku, wchodząc na Śnieżnik, odbył w towarzystwie córki król Zjednoczonych Niderlandów Wilhelm I. Zapewne bazą wypadową tej wyprawy i miejscem odpoczynku po spacerze był nowo wzniesiony pałacyk w Stroniu Śląskim. Letnia rezydencja Marianny Orańskiej powstała na planie prostokąta i ma czterospadowy dach. Pierwotnie zdobiły ją neorenesansowe i neoklasycystyczne detale. Sień przejazdowa przykryta jest sklepieniem żaglastym. Fasada budynku jest pięcioosiowa, z centralnym głównym wejściem. Otynkowany budynek ma 2 kondygnacje. Pozostałości pierwotnego wystroju stanowią zdobienia cokołów z piaskowca. Obecnie zachowany jest gzyms rozdzielający kondygnacje i niektóre nadokienniki. Niestety nie zachowały się opisy i zdjęcia obiektu z XIX wieku. Tuż przed wybuchem I wojny światowej pałac został poddany przebudowie. Dokonał tego wnuk Marianny Orańskiej, Heinrich Hohenzoller. Budowa pozostawała w rękach rodu do 1945 roku. Po II wojnie światowej w 1948 stała się placówką graniczną i siedzibą sztabu jednostek Wojsk Ochrony Pogranicza, a następnie w 1990 Straży Granicznej. Po rozformowaniu tych jednostek w 1991 obiekt przeszedł na własność władz samorządowych. Obecnie w zmodernizowanym budynku dawnego Pałacu Letniego Marianny Orańskiej znajdują się pomieszczenia biurowe i reprezentacyjne władz samorządu lokalnego, burmistrza i Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.